Juliuszu, chodź szybko. Najświętsze wydarzenie właśnie się zaczęło. Wielkie nieba, Archibaldzie! Czy mnie wzrok nie myli? Nie, mój przyjacielu. Coś takiego, Mesjasz jak miłosierny Samarytanin zostawił tykającą bombę na naszych torach. Doprawdy jest to świąteczny cud dla nas, pozbawionych bomb biednych nieszczęśników z Stuford. Pomogli nam ogarnąć uroczystość. Nawet się nie przedstawili. To bohaterstwo samo sprawia, że nie sposób by ich nie obronić podczas ewentualnej rozprawy sądowej. O! Zatrzymaj się na chwilę. Twoja opowieść wydaje mi się niespójna, wysoce wątpliwa, zbyt wyolbrzymiona. Przypominam, że znajduje się pan pod przysięgą. Czy twoja wersja wydarzeń jest na pewno zgodna z prawdą, która doprowadziła ciebie i twoich zamaskowanych wspólników tutaj? Mam cholerną rację. Ja... Nie, nie. Naprawdę, poświęć tą chwilę i przemyśl na spokojnie. Może lepiej przemyślę to z... moim prawnikiem? Tak, Wysoki Sądzie, przysięgam, że wszystko dokładnie tak się wydarzyło. Dobrze więc. Niech to będzie dla ciebie zaskoczeniem, że bomba nie wybuchła przed charytatywną dystrybucją, która, jak już przypominałem kilka razy, nie istnieje razem z bombą, choć rzeczywiście wysadzili centrum szkoleniowe Mikołaja. A ponieważ nie udało się zidentyfikować żadnych z twoich konspiratorów, skazuję was na... Hej ho ho, nikt się mnie nie pytał, mógłbym wymienić imiona. Czy sąd widzi tego tutaj wyznaczonego prawnika? On to wszystko zaplanował. Judasz! Cisza! Cisza! Zamorduję cię, zanim dadzą mi do tego krzesło! Jesteś najgorszym prawnikiem! Dość! Nikt nie będzie nikomu dawał krzesła. Wszystkich trzech z was, imbecyli, skazuję na... pracę społeczną. Elfie? Przepraszam. Jak długo się czeka na spotkanie świętego Mikołaja? Dla takiej ładnej, samotnej matki jak pani? Już teraz. Co pani na to? Ach, mam męża. Parkuję właśnie przy... Do kolejki. I chcę figurkę Sextona w akcji, Sextona bijącego się z hipisem, arenę walki, rakietę Papi Joe'ego i chcę... Hola, hola, synu! To wszystko rzeczy, które chcesz mieć! Ten Mikołaj da ci to, czego potrzebujesz! Po pierwsze, rozsądna fryzura! Henryku, ten Mikołaj goli główkę naszego Jacka! Cholera, zaczekaj na sekundę. Ej, koleżko! Po drugie, dam ci dar męskości! Będziesz mógł oglądać, jak święty Mikołaj bije twojego tatę! Jej? Musisz nas do niego dostać, pan Popowin. Najpierw to, co najważniejsze. Jakim cudem żołnierz stał się publicznym obrońcą? To długa historia, ale rozdział pierwszy. Jego współlokator jest magikiem. Mam kontynuować? Wiesz co? Nieważne. Dziękuję. Ważne jest to, że już nad tym pracujemy. Po prostu nie pogarszajcie sprawy. Żaden problem. Chodź ty! Wszystko wydaje się być w porządku. Ludzie z tym fortu! Ja Wielstarnik, duch australijskich świąt i przyszedłem po wasze dzieci! A? Teraz ciekawości. Jak bardzo w wielkich kłopotach będziemy, jeśli wszystkie dzieci zostaną porwane? Szpiegu, masz się tym zająć. Teraz. Szpiegu? Szpiegu? Proszę pana. Masz, podtrzymaj to. Co? Boję się. Czy to dziecko? Szpiegu, to nie jest zabawne. Strach jest czymś naturalnym. Wszyscy jesteśmy otoczeni przez wiele niebezpieczeństw. Weź to, mam plan. Mały chłopcze? Ale musisz robić to, co powiem. Bądź na wolu mojego widzenia. Uciekaj. Nie ruszaj się, aż ci nie powiem. Uciekaj. Nie słuchaj głosu w telefonie. Bez względu na to, jak bardzo się boisz. Owijany papier. Planujesz powstrzymać mnie papierem do pakowania? Tak. Skoro nosisz futerko z norki, to dlaczego się dziwisz, że mam cię pokonać papierem? To nie jest futro, elfie. To peleryna. I to z... Au. Ty nędzny. Poczuj moc świątecznych prezentów! Poważne pęknięcie czaszki! Proszę pana? No cóż, kto nie był na tyle sprytny, żeby uciec? Mój warsztat zwykle wymaga 50 dzieci do funkcjonowania. Ten będzie po prostu pracować za wszystkich. Nie radzę, kolego. To nie jest dziecko, które chciałbyś porwać. Serio? A co jest w nim specjalnego? Hech,
Szpiegu, widziałem cię, jak dźgałeś milion facetów, ale to było niesamowite. Szpiegu? A to oni, bohaterowie, którzy ocalili dzieci Stalford. Wiadomości Stalford. Jak to jest być bohaterem? Mam być szczery? Czuję się tak co sobotę. Cieszę się, że miałem do czynienia z konfliktem, choć wcześniej nie byłem tego świadomy. Odbyła się wojna świąteczna! I panienko, wygraliśmy! Zadźgałem człowieka w szyję. Zrobiłem to, co mi powiedziałeś. Tak się bałem. A czy nadal się boisz? Nie. Dobrze. Wesołych świąt.